Teresow to topowa polska influencerka. Próbowała zaistnieć w polskim internecie jako instagramerka, jednak używając własnych sił szło jej to bardzo odpowiedzi. O Jezu! To jest Teresow? Co? To serio jest ona? To serio z Teresow? Co jest? Jaka różnica, co? No tak szczerze to bym... Co? No co wam mogę powiedzieć, no? Nie ma ludzi brzydkich. Czasami są troszkę niedofinansowani, no. Zaistnieć w polskim internecie jako instagramerka, jednak używając własnych sił... Co jest? No tak szczerze, no nie powiedziałbym. No nie powiedziałbym. W 2015 roku poznała Friza, ambitnego chłopaka, który błyskawicznie się w niej zakochał. Niestety w tamtym okresie Karol miał niespełna 50 tysięcy subskrypcji i mógł zaoferować Weronice tylko siebie i swoją miłość. Nie był jeszcze trampoliną do kariery. Poznaliśmy się 3 lata temu? Miałem wtedy chyba z 50 tysięcy subów. Ja na... Tak szczerze, jest to trochę cringe'owe. Powiedzieć, no poznaliśmy się 3 lata temu, miałem tylko 50 tysięcy subów. Co to ma wspólnego? To jest jakbym, żeby to bardziej, że to bardziej, ja nie wiem, być może tam cięcie było i teraz to troszkę kurwa wyszło, ale to jest jakbym powiedział, poznałem swoją żonę jak miałem 15 lat i miałem 500 000 na koncie. Czajcie. Ej, tak szczerze, no ja nie widziałem tego filmu, bo tak jak mówię, ja mało filmów ogólnie ekipy widziałem. Ten z podsumowania roku mi się podobał na jego kanale. Był ten. Ale tak szczerze, no nie wiem. Tak turbo k***sko to zabrzmiało. Nagrałem, słuchajcie, kiedyś filmik o Werce. No nie no. Ale nie podziałało. Nie chciała się ze mną spotkać i mnie olewała. Ale to, że faktycznie no spodobało. Ale tak szczerze, ona tutaj też inaczej wygląda niż teraz. Kurde, nie no, naprawdę. No. Nie wiem, może też była młodsza i się jakoś rozwinęła, że tak powiem. Pamiętajcie, że też medycyna estetyczna też się rozwija. Z roku na rok. Spodobałam się jakiemuś randomowym typowi. Teresow odrzuciła bezwartościowego... Jeszcze raz? Spodobałam się jakiemuś randomowym... Chciała się ze mną spotkać i mnie olewała. Ale to, że faktycznie no, spodobałam się jakiemuś randomowym typowi. Teresow... Randomowemu typowi? To nie brzmi dobrze. Ja nie wiem czy był... Czy... Oj. No tak szczerze... Ja nie wiem, bo ja nie widziałem tego filmu, można tu pochopnie ocenić, ale tak szczerze to tak to wygląda, ja wam to narysuję, jak to wygląda. To jest taki wiatrak i jak wiatr wieje, to ten wiatrak się rusza i coś tam napędza, ale Matko Boska, to nie brzmi za dobrze. Oj, naprawdę to nie wygląda za dobrze. Odrzuciła bezwartościowego dla niej amanta. Czas biegł dalej. Friz związał się z Kingą i wraz z nią zaczął dynamicznie zdobywać obserwatorów. YouTube i Instagram Karola błyskawicznie się rozwijał. A, bo to pierwszy ten. Zarys ekipy. Trąba też jak się zmienił, to Smurcix, nie? I mikser. Niestety związek z Kingą nie przetrwał próby czasu. Gadał z Kingą i że nie czuje tego, znaczy zgadał z Kingą, ale czuje, że będzie dobrze i że ona się z nim pożegnała, że pogadają w poniedziałek i tak dalej. No ja mu mówię, stary, ona z tobą zerwała. Osamotniony Karol ponownie napisał do Teresow, która tym razem szybko przyjęła propozycję i stworzyła z Karolem związek. Ale no teraz o wiele, mogłam cię poznać o wiele bliżej i zobaczyłam, że no, że jesteś naprawdę dobrym człowiekiem i to mi się bardzo spodobało, że jesteś spontaniczny. Czy Karol nagle wyprzystojniał? Zmienił charakter? Czy to może jednak milion subskrybentów i setki tysięcy obserwatorów na Instagramie przekonały Weronikę? Ciężko stwierdzić. Teresow szybko zaczęła pojawiać się na odcinkach Friza i promować swój Instagram. Stworzyła także swój własny kanał. Aktualnie posiada prawie 2 miliony subskrybentów i ponad 2 miliony followersów na Instagramie. Weronika zarabia ogromne pieniądze z kontraktów reklamowych. Ja, Blaka, piję na co dzień, zadba o naszą kondycję. Spełniło się to, o czym zawsze... W jaki sposób, napój energetyzujący dba o twoją kondycję? Co jest? W którym momencie? K***a, w którym momencie? A co, to działa jak meldonium? Zwiększa ci k***a ten? Co jest? K***a, jakieś nowe sterydy na rynku się pojawiły. Masz więcej energii, żeby biegać. A, ty, że ja takich hiciorów tutaj nie widziałem. No jest to k***a głupota. Wypowiedziana, no. Przemarzyła. Stać ją na drogie wakacje i markowe ubrania. Jest sławna i podziwiana. Jednak za pieniądze nie można kupić wszystkiego. Nie można kupić ani inteligencji, ani godności. A czy tego brakuje Teresow? Sprawdźmy. Oho! Ty, k***a, bardzo się nie
Często korzysta z pomysłów innych twórców. Nie ma w tym nic dziwnego. Inspirujemy się kimś i chcemy być trochę jak on. Ja pomysł na kanał z Ekipa Freeza bardzo często korzysta z pomysłów innych twórców. Nie ma w tym nic dziwnego. Inspirujemy się kimś i... Ten film był fajny, nie? Ja go oglądałem. Ten film mi się podobał. Wiecie, nie oglądałem tego oczywiście, bo nie, ale ten mi się podobał. Ten oglądałem. 19 grudnia 2020 roku Verso wrzuciła na swój Instagram bardzo ciekawy post. Odbiorcy nie mogli się wprost nachwalić, jak piękne zdjęcia wrzuca Weronika. Wow, mega! Niestety dla niej część odbiorców szybko wychwyciła, że jej post to po prostu plagiat. Verso skopiowała zdjęcie innej popularnej instagramerki i nawet jej nie oznaczyła. I Weronika mogła błyskawicznie uciąć dyskusję, napisać, że zapomniała oznaczyć i przeprosić. Jednak Verso w internecie chce uchodzić za osobę idealną, która nigdy nie popełnia błędów. A w związku z tym, że w sieci zaczął się robić spory szum, to wrzuciła komentarz, że zdjęcie jest częścią większego projektu, w którym odwzorowuje zdjęcia gwiazd. Że powstaje specjalny odcinek. Czy Verso bezczelnie ukradła cudzy pomysł i oszukała widzów, żeby się wybielić? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w filmie, który Verso opublikowała 5 stycznia. Znaczy, ja mam powiem jedną rzecz, bo wyobraźmy sobie, no bo, znaczy może nie tyle, nie musimy sobie wyobrazić, no dobra. Ktoś przyszedł, powiedział, pa, jakie fajne zdjęcie, zróbmy coś takiego samego. No a tak nie pomyśleli, że ludzie się do tego dokupią, ale no tak szczerze, to wszystko jest kopią czegoś, nie? I tym bardziej na zdjęciach. Jak macie, nie wiem, no co chwilę jest jakiś trend, że wszystkie instagramerki robią no praktycznie jeden do jeden zdjęcia, nie? Ogólnie większość instagramerek to tylko osoba się zmienia, te tła i pomysł na zdjęcia jest to samo. I teraz tak, czy ja sądzę, że można podpalać komuś pomysł na zdjęcie? Może nie tyle, co nie uważam tego... We mnie to nie budzi żadnej kontrowersji, nie? Że ktoś zrobił sobie takie same zdjęcie. No, nie budzi we mnie żadnej kontrowersji, bo tak szczerze wszyscy robią. I tak jak Wardena wcześniej pokazał, jakieś odcinki są kopiowane jeden do jeden, tylko że cały polski YouTube tak mniej więcej wygląda. Bo Oxel przecież też jeden do jeden robił ciekawostki 5 lat temu. Czy masa innych kanałów, to nie wszyscy robią jeden do jeden. Niektóre rzeczy. Bo trendów się nie wyznacza w Polsce, tylko trendy się wyznacza w Stanach Zjednoczonych i tyle, no. Więc jak coś się przyjmuje w Stanach, to po prostu jest taka sprytna implementacja na rynek polski i jelowina, nie? Ja widziałem ten... Ja wiem, o co chodzi z tym zdjęciem, bo tak jak ja nie przepadam za tymi chłopami, to przez totalny przypadek zacząłem oglądać ten film i go zobaczyłem cały i oni tutaj ją właśnie też tam pokazywali, że niby nagrała to miesiąc wcześniej, ja to dostała na Wigilię i tego typu będzie, nie? Więc o zdjęciu to ja wiem. We mnie to nie wzbudza jakiejś dużej kontrowersji. No spoko, z***ała. Znaczy inaczej, dużo śmieszniejszy jest fakt, że się potem tego wypiera i nie chciała się po prostu do tego przyznać, niż sam fakt z***ania zdjęcia, bo z***anie zdjęcia nic mi ten... Tak jak sprytna Verso zapowiedziała na Instagramie, tak zrobiła. Pokazuje nam ona, jak odwzorowuje zdjęcia gwiazd Instagrama. Jednak gdy przechodzimy do meritum, to Verso jednak nie chce nam pokazać, jak pozuje do tego pechowego dla jej wizerunku zdjęcia. Tak jak tworzenie wszystkich innych zdjęć chętnie zaprezentowała widzom, tak w tym przypadku tylko o procesie twórczym opowiedziała. A jeżeli chodzi o to zdjęcie, to robiliśmy bardzo prosto. Jako, że jest białe tło, to po prostu ja się kładłam, robiłam pozę, potem robiłam taką pozę, a później Łukasz, czyli mój fotograf, to wszystko skleił w jedno zdjęcie, więc jest to nic prostszego. Czyżby to zdjęcie jednak nie było częścią projektu? Logiczne, że internauci uznają, że film powstał tylko po to, by oczyścić się z oskarżeń o plagiat. Daj mi spokój! Verso zawsze mogła się wytłumaczyć, że film był nagrany dużo wcześniej, ale dopiero teraz go opublikowała, a zdjęcie wrzuciła sobie jako zajawkę produkcji. W dalszej części filmu widzimy jednak, że Verso w pełnym makijażu ciężko pracuje i segreguje zdjęcia do odpowiednich folderów. Zrobiłam sobie kilka folderów i zrobiłam sobie właśnie foldery z odzorowanymi zdjęciami. Jednak na monitorze widzimy datę, styczeń 2021 roku. Skoro segregowaniem zdjęć zajęłaś się dopiero 3 stycznia, to jakim cudem w pełni obrobione zdjęcie znalazło się na twoim Instagramie 2 tygodnie wcześniej? Verso idzie jednak o krok dalej i męczy swojego pracownika, by ten pokazał cały proces obróbki zdjęcia. Żeby pokazać, że od początku planowała taki film.
No i tak prezentuje się gotowe zdjęcie. Niestety dla Versow zdjęcie z Instagrama różni się od tego gotowego, które pokazał nam kolega. Czyżby obrabiając pierwotne zdjęcie, nikt tego procesu nie nagrał, bo nie miałaś nawet takiego filmu w planach? Jeżeli zastanawiacie się, czy jest to możliwe, żeby odwzorować zdjęcia gwiazd, to dzisiaj to sprawdzimy. Oczywiście stawiacie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby... Versow na wstępie odcinka posiada futro, które dostała od Friza na gwiazdkę, czyli kilka dni po opublikowaniu fotografii. Ale z tego mogła się łatwo wytłumaczyć i powiedzieć, że wstęp dogrywała innym razem, bo tak się często robi. Widzowie wypatrzyli jednak również, że na filmie, w którym Versow odwzorowuje zdjęcia gwiazd, Weronika ma inny kolor paznokci niż na pechowym zdjęciu. Przykre jest również to, że Versow nawet już nie wie, od kogo dokładnie kradnie. Właśnie to zdjęcie, które już pojawiło się na moim Instagramie... nie wie, od kogo kradnie. Też zrobiłam z inspiracji Wolfie Candy. Wolfie Cindy. Mimo, że Weronika ma wielu wyznawców i ogólnie bardzo młodą widownię, to tym razem nie dali się oni oszukać. I pod odcinkiem jest pełno negatywnych komentarzy. Przyznaj się do błędu, cyrku nie rób. Wystarczyłoby przepraszam, nie wiem kogo chciałaś okłamać. Cyrk odjechał, klauna zostawili, nie rób z widzów idiotów. Jednak po co to wszystko? Po co robić taką szopkę? Jeśli już postanowiłaś kłamać, to mogłaś to lepiej przemyśleć, postarać się. Żeby skutecznie oszukiwać, trzeba być inteligentnym i sprytnym. Tutaj mam wrażenie, tego zabrakło. Mało postaranka. No, że jesteś strasznie inteligentną dziewczyną. Wydaje mi się, że najbardziej inteligentną dziewczyną, jaką poznałem. O k***a, to wyjdź z domu. Nie no, ten... Co udawać idealną na każdym kroku? Czy stałoby się coś, gdybyś pokazała widzom, że czasem też popełniasz błędy? Czemu słowo przepraszam jest takie trudne w tych czasach? Niełatwiej by było? Myślę, że większość... A czy tak szczerze? Czy ona jest mało inteligentna? No wydaje mi się, że nie jest mało inteligentna. Czy jest najinteligentniejszą kobietą na świecie? Też mi się nie wydaje, żeby była. To, że ktoś czasami zapierdoli czymś głupim albo zrobi coś głupiego, nie znaczy, że ta osoba jest mało inteligentna. Ja wręcz uważam, że osoby pokroju Versow i 10 innych takich jakichś turbo popularnych są wręcz wybitne. Są wybitne, bo trzeba coś mieć. Trzeba coś mieć. Niech to nawet będzie tupet i brak zasad, ale trzeba coś mieć, żeby tam dojść. Mi się wydaje, że każda z tych osób jest pod jakimś względem wybitna. Ludzi zrozumiałaby, bo każdy popełnia błędy i kurde, pokazujmy, że to normalne. Skoro jesteś studentką prawa, to powinnaś wiedzieć, że plagiat jest niezgodny z prawem. Wystarczyło powiedzieć przepraszam. Kiedy ona studiuje to prawo? Że to jest na zasadzie, dobra, to zapisz mnie tam na prywatną uczelnię. Dobrze będzie współgrać, że... Spokój! Nikt nie jest idealny. Czy widzowie byliby źli, gdyby wyszło, że plagiatujesz? Kto jak kto, ale ekipa nagminnie korzysta z cudzych pomysłów i waszych widzów to już w ogóle nie dziwi. Mnie osobiście w odcinku Versow drażni jeszcze kilka rzeczy. Weronika ciągle podkreśla, że praca influencerki jest taka ciężka, że pozowanie do instagramowych fotek jest bardzo skomplikowane. Starania tyle, jak mi stópki bolą, brzucha wciągania, wszystko. Wszystko tylko dla zdjęcia. Nie no, to była trudna foda. Jest ona trochę skomplikowana, ale to było jednak trudne. To było jednak trudne. Dla zdjęcia. Nie no, to była trudna foda. Jest ona... To zdjęcie? To k***a chyba mostek jest, nie? I to nawet nie taki, że musisz wypierdolić brzuch do góry. Nie, spróbuję to zrobić. Powiem wam, czy to jest trudne. Ja nigdy takiego zdjęcia nie zrobiłem, nie chcę mówić. Ja muszę zobaczyć, czy tutaj ten... Tu ręce. I na... I delikatnie na palcach się unieść. No, to w sumie nie było trudne. Tak, ała! Ała! Kontuzja kolana. Ciężkie nie było, ale niesie ze sobą ryzyko. Mam kontuzję, ała. Ja pierdolę, mam kontuzję. Powiem wam tak, trudne nie jest, jest kontuzjogenne. Och, znowu nie będę mógł chodzić po schodach. Co jedzenia, przyniesienia, nic. Całe szczęście, że mam Sandrę, która mnie będzie wspierać w tych ciężkich chwilach. A już chciałem, od jutra chciałem zacząć sam chodzić do sklepu po kolkę, po fajki, ale kontuzja. Jak się odgapia, to boli, hehe. No nic. No trochę skomplikowane, ale to było jednak trudne. To było trudne zdjęcie. Dziewczyno, wszystko za ciebie robią pracownicy. Ty musisz tylko unieść biodra albo wypiąć tyłek. Nie no, to była trudna foda. Kolejną rzeczą jest wieczne narzekanie Versow na jej wygląd. Ja mam w ogóle fatalny lewy problem. Co poradzisz, że mam grube palce? No co zrobić? No nie ta twarz. Ja i moje małe usta, ale duże palce. Co mają pomyśleć te wszystkie młode dziewczynki, które są w ciebie wpatrzone? Skoro ty mimo obstrzyknięcia ust wiecznie narzekasz, że masz je za małe, to tylko bezsensownie wpędzasz nastolatki w kompleksy.
Pamiętaj, że dla wielu swoich widzów jesteś ogromną inspiracją. To jest taka była moja inspiracja, serio. Moja oglądałem. Inspiracja właśnie to była Wersop. Moja ulubiona youtuberka. Pokaż może czasem, że wygląd i drogie ubrania nie są w życiu najważniejsze. Mam ostatnio wrażenie, że coś złego dzieje się z ekipą. Że gdzieś tracą wyczucie i zdrowy rozsądek. Najpierw Ja też tak myślę, nie? Puszczenie kursu, który zamiast kursem jest po prostu sprzedawaniem za 1000 zł kilku prywatnych historyjek i brudów ekipy. Teraz idealna Wersow została złapana na oszukiwaniu widzów. Czy Wersow zachowa się honorowo i się przyzna? Szczerze wątpię. Prawdopodobnie nabierze wody w usta i uda, że sprawy nie było. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści. Okay. Watacha. Zapraszam na mój nowy Instagram. Wkrótce też będę tam robił bardzo trudne zdjęcia. Do zobaczenia. No tak szczerze, w ostatnim czasie takie kurde... Ja mam powiem ogólnie, jeśli chodzi o ten kurs Freeza, to... Jak na początku zobaczyłem reklamę, bo bardzo bombardowali na Facebooku, nie wiem, może byłem targetem ich, albo tak ogromna kampania poszła, że wszystkim się to x razy wyświetlało. No to zazwyczaj jak zjeżdżasz post i masz te jakieś wideo sponsorowane, to leci to bez głosu. Leci to bez głosu, więc widzę Freeza, więc momentalnie patrzę do góry, bo Freez nie jest osobą, która używa Facebooka jakoś turbo często. Mi się wydaje, że to jest po prostu social media, którego oni w ogóle nie używają. Nie mówię, że go nie posiadają, ale używają go bardzo rzadko. No i patrzę do góry i widzę tam, jak zostać numer jeden, coś ala coś takiego, że się fanpage nazywa i na dole sponsorowane. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że ktoś powycinał z ich odcinków jakieś tam rzeczy, gdzie mogliby do tego nawiązywać i po prostu jakąś scam kampanię puścił. Bo swego czasu było bardzo popularne, że od youtuberów, którzy nagrywali jakieś jackpoty, jakieś ruletki, czy grali na tym kasynie z totalizatora sportowego, wtedy co to wyszło, tam co była Mucza Majana itp., na przykład wycinali jakiegoś Rafoniksa i samu mnie, kilka innych osób i reklamowali jakieś scam strony. No i odruchowo kliknąłem w link i wiecie, no i pojawiła się takie wielkie zdjęcie, jak zostać numer jeden na YouTubie czy coś. I ja nadal święcie byłem przekonany, że to jest, że po prostu ktoś im podpierdala wizerunek. No, a potem odpaliłem ten film i tak mówię, no... W sumie mówił rzeczywiście o tym produkcie. No i potem w sumie wyszedł ten kurs. Na początku kosztował 250 zł, tam potem chyba 400, na koniec 1000. Większość odcinków, bo ja nie wiem, powiedzmy jak było, ale to zresztą podsumowanie jakieś tu ktoś pewnie zrobił. Tam nie wiem, strzałem na 15 odcinków, to 12 było, że każda osoba z tego teamu opowiada tam jakąś historię. Więc ja tego nie oglądałem. Mnie to jakoś tak turbo nie ciekawiło, żeby na każdą z tych historii 2 godziny poświęcić, ale chciałem zobaczyć ten odcinek, który tam się jakoś algorytmy czy coś tam nazywa, gdzie Freeze teoretycznie przekazuje całą swoją wiedzę na temat YouTube'a, jak on działa. No to odpalam ten odcinek. Przez pierwsze 10 minut mówi, że jego pierwszy film na kanale to był Wiśnia Rolki i że jeździł na rolkach. Pokazywał, z którego krawężnika skakał na tych rolkach. Potem zabrał, że tak powiem, kamerzystę do domu, w którym kiedyś nagrywał, był tam remont. A potem wbił na YouTube'a i zrobił coś takiego. I to było coś takiego, ziomek wszedł tutaj w statystyki i ta wiedza wyglądała na zasadzie. No to pierwsze co jest, to co jest wyświetlenia miniatur. Możemy wiedzieć za pośrednictwem tego, ile osób widziało jakiś nasz film. Czyli na przykład, czym jest wyświetlenie miniatur. Wejdę tutaj na stronę główną i wyświetlam te miniatury. To jest wyświetlenie miniatur. No i potem jest współczynnik klikalności, czyli na każdą osobę, która widzi tą miniaturę, co która klika. No i jest tu jakiś ten. Potem wyświetlenia, unikalni widzowie. No i mniej więcej nie tyle, że ci mówił coś odkrywczego, tylko ci po prostu tłumaczył, jak dashboard działa. Potem przyszedł Trąba i powiedział, że z tego, co zauważył, to filmy z jedzeniem zarabiają dużo pieniędzy. No i tak, ja tak w końcu spojrzałem, że już 40 minut na to poświęciłem i owszem, nie zobaczyłem tego filmu do końca, ale z tego, co rozmawiałem z osobą, która zobaczyła to do końca, nie było dalej nic odkrywczego. To by było na tyle. Kurs za 1000 zł. Teraz tak, czy ten kurs jest wart 1000 zł?
dla kogoś jest warty, dla kogoś nie jest warty. Ale no już to był taki kontrowersyjny ruch, bo tak jak ekipa zawsze miała taki bardzo nieskazitelny wizerunek, że bardzo ciężko było się o co do nich przyczepić. Wszystko naprawdę bardzo fajnie było rozgrywane. No to od roku te materiały no już nie są tak często, się nie pojawiają. I no dają się czasami mieszać w jakieś mniejsze bądź większe skandale, tak? Na pewno sukcesem finansowym był ten kurs, bo nie wydaje mi się, żeby realizacja tego kursu była jakoś turbo droga. Przyjechała jakaś ekipa i nagrała 40 godzin materiału po 2 godziny z każdym, jak siedzieli na krześle i coś opowiadali. Ktoś to zmontował, więc trochę drogo. Nie wiem, może marketingowo dużo za to zapłacili, chociaż i tak marketing sam się robi. Ja nie wiem, ja tak jak mówię, ja cały czas miałem jakieś posty sponsorowane na Facebooku. W międzyczasie przecież mikser coś tam niby coś mówi na tą ekipę, jednak nic nie mówi, coś zaczyna mówić, nie dokańcza. To też jest taki niezamknięty wątek. Teraz to z Wersow, no nie wiem. Ale to jest to, co ja mówiłem, no nic nie trwa. 5 tysięcy sprzedaje tych kursów? No to wiesz, nie ma co liczyć tutaj komuś pieniędzy. Ale powiem tak, wszystkie te problemy wynikają z tego, że Freeze nie nagrywa. Ja wam wytłumaczę, jak to działa. To działa tak, że w momencie, kiedy chłop wrzucał filmy codziennie, to ludzie, nawet jakby się, jak jakiś tam ktoś próbował atakować, ktoś coś mówił, ludzie nie mieli czasu oglądać nikogo innego, bo oglądali go. Ale w momencie, kiedy on nie wrzuca i ludzie czują takie, no tak są trochę zawiedzeni, że nie wrzuca, bo przyzwyczaił do tego, że wrzuca, no to też się otwierają ten czas, w którym mogliby oglądać jego, to poświęcałem na jakieś inne, treści. No i się bardziej skupiają na tych atakach, które idą w ich stronę. To jest to, co ja mówię. Za każdym razem jak jesteś na topie, to nic ci się nie stanie, ale jak już potem nadal jest, no wiecie, no się trochę degraduje ta pozycja. Ja nie twierdzę, że nie są liderami, bo są. Ale możesz być po prostu pierwszy, a możesz być by far pierwszy. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Na pewno takie rzeczy nie sprzyjają pomysłowi wprowadzenia spółki na giełdę. Co to kurwa jest? Spójrz, czy to jest dla mnie mini. Jeszcze chwila ci pokażę, co to wynik. Coś mówili, a się trochę pomylili. Ja zebrałem siły, robię kurwa rap, to pozamykali pizdy. Twoje flow to jest misiek moje grizzly. Byłem tutaj sama i tak robimy liczby. Modos i self-made, kierunek to szczyt. Widzę to na stanie...